Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was pomysł na pudełko. Pudełko papierowe, w którym możemy trzymać różne rzeczy. I do tego pudełka będą nam potrzebne 5 takich samych kwadratowych karteczek papieru. Już Wam pokazuję, jak możemy je zrobić. I tutaj są moje karteczki w różnych kolorach. Tą odkładam na bok. I zaczynam składanie. Są 4 moduły, które będą takie same. Składam karteczkę na pół, róg do rogu. Następnie biorę jeden róg z prawej strony i składam do górnego rogu. Teraz drugi szpic z lewej strony i również do górnego rogu. A następnie otwieram. I tutaj jest środek mniej więcej i na pół składam ten kwadrat, który tutaj powstał. I mam tutaj teraz 4 trójkąty. I tak wygląda złożona karteczka. Teraz składam wszystkie w ten sam sposób. Jeszcze raz Wam pokażę. Składam na pół róg do rogu, następnie prawą stronę do góry, lewą stronę również do góry. Otwieram i ten kwadrat, który tutaj jest na środku, składam na pół i w ten sposób są 4 takie same trójkąty. Te karteczki również w ten sposób składam i mam 4 moduły. Teraz składam moduły razem, otwieram tę zakładkę z jednego rogu. I wkładam drugi trójkąt w zakładkę. Na dole mam te trójkąty na samym środku. Tak samo wkładam kolejny moduł w zakładkę wcześniejszego i kolejny, pomarańczowy. I żeby zamknąć kółko, wkładam ucho czerwonego w pomarańczowy. I pudełko jest praktycznie gotowe, jest tylko jeden drobny problem z podłogą. Ona się tutaj rozchodzi. Żeby była bardziej stabilna, muszę użyć 5. karteczki. To jest 5. karteczka, którą zaraz złożę tak, żeby pasowała jako podłoga. I składam również na pół, tak jak te wcześniejsze. Otwieram. I też na pół, w drugą stronę, róg do rogu. I otwieram. I teraz wszystkie rogi składam do środka. Jeden róg, drugi, trzeci i czwarty. I teraz jak przymierzę, to pasuje idealnie jako podłoga. Jest również kwadratem, ale nieco mniejszym niż zwykła karteczka. I wystarczy, że włożę tą podłogę do środka mojego pudełka. I pudełko będzie dużo stabilniejsze. Można podkleić, ale nie trzeba. Oczywiście się powinno trzymać bez podklejenia. Tutaj mam już gotowe wcześniej zrobione pudełko i trzymam w nim akurat washi tape. Możecie trzymać drobne rzeczy na biurku, spinacze, artykuły biurowe, bardzo przydatna sprawa. Mam nadzieję, że moje krótkie wprowadzenie do origami się Wam podobało. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, a także do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!